Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, się nauczymy banalnego zwrotu 24/7, czyli dosłownie 24/7. Chodzi oczywiście o dobę i o 7 dni w tygodniu, czyli na przykład pracujemy całą dobę i 7 dni w tygodniu. No nie da się chyba tak pracować, no ale powiedzmy, że jakaś apteka jest otwarta w tym systemie. No i mamy definicję, jesteśmy w Longmanie. If something happens, jeśli coś się dzieje, trzecia osoba, 24/7, it happens all the time, cały czas, every day. Ale widzę, że Longman nie dał żadnego przykładu, więc idźmy dalej do Cambridge. Tutaj widzę dwa przykłady. Też mamy definicję all the time, czyli cały czas. We are open. Fajny przykład. Czyli tu jest jakiś sklep, jakiś biznes. We are open for business 24/7. Czyli jesteśmy otwarci na interesy 24/7. We offer 24/7 internet access. Czyli oferujemy dostęp do internetu cały czas, tak? Przez wszystkie dni w całym tygodniu. Idziemy dalej, jesteśmy w Oxfordzie. No i co my tu mamy ciekawego? He is on duty 24/7. On jest on duty. Gdyby to było, jeżeli na przykład by to chodziło o jakiegoś żołnierza, to on jest na służbie. No ale to może być lekarz i powiemy, że jest na dyżurze 24/7. Macmillan. Tutaj krótka definicja all the time. I zobaczcie, że to jest też ciekawy przykład. On pokazuje, że to nie chodzi tylko o jakieś sklepy, służby i tak dalej, dyżury, tylko na przykład o myśleniu o kimś. He thinks about her 24/7. Tak? Czyli cały czas o niej myśli. Tutaj kolejny, nie ten Oxford już był, teraz ten. To jest jakiś słownik powiązany z Oxfordem. Lexico. You can't let things get you down when you're on call 24/7. Czyli nie możesz pozwolić, żeby rzeczy jakby cię przytłaczały, wprawiały w jakiś taki niepokój, może w jakąś depresję. When you are on call. My byśmy powiedzieli, kiedy jesteś na telefonie non-stop 24/7. No i teraz wam puszczę taki króciutki fragment z filmiku z kanału Matt's Offroad Recovery. On tu opowiada o swoim samochodzie. No on ma taki biznes, że wyciąga samochody, które gdzieś tam utknęły. Jest dostępny właśnie non-stop 24/7 i tutaj podczas prezentacji samochodu zadzwonił mu telefon. No i się tłumaczy, no cóż, muszę odebrać, no bo ma biznes 24/7. So, 24/7. 24/7. Wchodzimy, słuchajcie, teraz na Wikipedię. No i mamy na przykład 24/7 service, czyli jakieś usługi. I mamy tu napisane in commerce and industry, czyli w handlu, commerce to handel, i w przemyśle. 24/7 service. Usually pronounced, zwykle wymawiane, tak? Mamy ed znowu i jest ubierny, ny, na, ne, ty, tt. Zwykle wymawiane 24/7 is service, czyli to coś, to jest usługa, która, that, w języku angielskim jest kilka słów na that, do tego czasami, który można, jest kilka słów na który, do tego ten zaimek można kasować. O tym wszystkim mówiliśmy we filmiku o relative clauses, link macie u góry i w opisie. Czyli usługi, które są available, dostępne anytime, kiedykolwiek, w jakimkolwiek czasie. And usually every day, czyli zwykle codziennie. No i co dalej robi Wikipedia? Podaje fajny synonim. Mamy tu synonimy. Czyli synonimy include, czyli zawierają round the clock service. Fajny też zwrot. Round the clock, czyli w koło zegara, czyli cały czas. Wskazówka przejdzie calutki zegar, no i ten biznes jest cały czas otwarty i ten zwrot, a jeszcze można napisać with or without hyphens. Hyphens to są myślniki, czyli można w tym zwrocie skasować te dwa myślniki. Z tym, że Wikipedia informuje, że ten zwrot round the clock service jest usually, especially British English, czyli z brytyjskiego. Można też powiedzieć non-stop i też czasami to piszą z myślnikiem non-stop service. No to popatrzmy może na ten zwrot round the clock service w słownikach. I jesteśmy w słowniku Cambridge. No i mamy round the clock. Kliknijmy wymowę. Round the clock. Trochę ciszej jeszcze raz. Round the clock. I amerykańska. Round the clock. Słownik nas informuje, że również można pisać tym sposobem, czyli around the clock. No i popatrzmy na definicję. Happening or done. I no, ciekawa struktura. Zobaczcie, tu jest ing, a tu jest trzecia forma. Dlaczego tak? Bo tu i tu są imiesłowy, ale zupełnie inne. Tu jest ing, czyli oncy, a tu jest trzecia forma, czyli ny, na, ne, ty, ta, te. Czyli dziejący się, ok? Ing od oncy. Dziejący się lub zrobiony. Czyli trzecia forma od ny, na, ne, ty, ta, te. Może robiony, czyli dziejący się lub robiony all day. Cały dzień and all night i całą noc. I popatrzmy, fajny przykład. He is very sick. Uwaga na wymowę, zawsze wam to mówię. Nie sick, bo wyjdzie wam szukać albo starać się o. Sick. Mówię to po prostu przez y, czyli krótkie, tak zwane krótkie i. He is very sick and needs round the clock care. Czyli jest bardzo chory i potrzebuje, on potrzebuje, czyli s do trzeciej osoby, do jego. I potrzebuje, no my byśmy powiedzieli, opieki całodobowej. I myślę, że ten round the clock bardzo ładnie możemy tłumaczyć jako całodobowy. I też słownik podaje właśnie synonim non-stop. Tam w Wikipedii było bez myślnika, tu macie z myślnikiem. Więc na przykład chcę powiedzieć, nie wiem, mój ojciec prowadzi całodobowy jakiś biznes. Jak jest w ogóle prowadzić? Chyba robiliśmy lekcję czasowniku run, z tego co pamiętam. Run to biegać, ale to też prowadzić dom, firmę i tak dalej. Czyli na przykład my father runs around the clock business. Tak? Czyli mój ojciec prowadzi biznes całodobowy. Popatrzmy na non-stop. 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 Na przykład non-stop flight, czyli lot, który się dzieje cały czas. We felt like we traveled non-stop for the entire week. Bardzo fajne zdanie. We felt like, czuliśmy się jak my byśmy podróżowali non-stop for the entire week. Przez cały tydzień. Robiliśmy lekcje o słowie cały. Entire, kiedy dać entire, kiedy dać all, kiedy dać whole. Spróbuję znaleźć tę lekcję i podlinkuję wam z tyłu. I idziemy teraz do Longmana. Mamy też round the clock. On daje przez A jako główny, natomiast round the clock jako drugi możliwy spelling. Miss Jennings, czyli pani Jennings, requires. Fajny synonim przed chwilą było need, potrzebuje, a tutaj wymaga. Pani jest osobą trzecią, czyli też S w czasie teraźniejszym prostym. I czego ona wymaga? Around the clock care, czyli jest ten sam przykład, że opieki, tylko dodają stricte medycznej. Medical care, czyli wymaga całodobowej opieki medycznej. Tu też widzę bardzo fajny przykład w present perfect ciągłym. Mamy oczywiście wymowę, można kliknąć całe zdanie. Kim has been working round the clock to finish it in time. Kim has been working round the clock to finish it in time. Czyli Kim has been working round the clock to finish it in time. I teraz uwaga, jak to przetłumaczyć. Prezent perfekt ciągły łączy przeszłość z teraźniejszością. I najprawdopodobniej ona dalej pracuje. Albo ewentualnie właśnie kończy. Lub właśnie skończyła, ale raczej dalej pracuje. Także będziemy tłumaczyć to w czasie teraźniejszym. Ona pracuje cały czas, non-stop. Po co? Aby to finish it in time, żeby skończyć to na czas. Rozróżniamy in time, on time. jeszcze o tym chyba nie robiłem lekcji, a ktoś mnie o to prosił. Tutaj jest in time, czyli na czas. I jesteśmy teraz, słuchajcie, w Oksfordzie. Popatrzmy na definicję. Tam chyba w Longmanie, z tego co pamiętam, było, że happening i tam było jeszcze done, zrobione, tak? A tutaj, zobaczcie, dali dwa ingi. Lasting o happening, czyli to już wiemy, że dziejący się. Tam też tak było, że cały dzień i całą noc, czyli all day and night. Ale co to jest to lasting? No całkiem niedawno, przed świętami, robiliśmy lekcję o choince. Ile ta choinka wytrzyma? I właśnie mówiłem, że trzeba użyć czasownik las, trwać, czyli trwający, lasting, czyli ing, znowu ący, trwający lub dziejący się. I widzę, że znowu w tym słowniku też dali przykład z opieką. Round the clock nursing care, czyli opieka całodobowa od pielęgniarki. No to nie wiem, my może powiemy pielęgnacyjna, ale nie wiem, czy w takim znaczeniu powiemy pielęgnacyjna. Dajcie znać w komentarzu, jakby to przetłumaczyć naturalnie po polsku. Nursing care. Rozwinąłem tutaj zakładkę extra examples, czyli dodatkowe. Pamiętajcie, że extra to dodatkowe przykłady. I pierwszy z nich bardzo fajny. His family kept around the clock vigil at his bedside. Czyli cała jego rodzina utrzymywała czas przeszły, kept całodobową, round the clock, całodobowe vigil to jest czuwanie, czyli całodobowe czuwanie at his bedside, czyli przy jego łóżku. Czyli zapewne ktoś był bardzo chory, a być może był już na tak zwanej ostatniej prostej. Robiliśmy lekcję, jak jest umrzeć, żeby nie mówić die, tylko użyć frejzala takiego ładnego pass away. Jak znajdę, to podlinkuję. The army provided round the clock protection, czyli wojsko provide to jest jakby dostarczyć. Czas przeszły dostarczało. Protection no to tak jak u nas protekcja, ochrona. Czyli wojsko dostarczało całodobową ochronę.